Samochody teoretycznie są zabezpieczane przez producentów przed tym, aby nie rdzewiały, jednak wiemy, po jakich drogach jeździmy i po każdej zimie warto skontrolować stan zabezpieczenia antykorozyjnego w naszym aucie. Samochód, który będziemy niedługo właśnie poddawać procesowi rastczekowania tak zwanego, ma już swoje lata i dlatego warto nie tylko sprawdzić, ale też konkretnie zabezpieczyć profile zamknięte czy też płytę podłogową, tylko i wyłącznie dlatego, żeby samochód, który jest nadal w dobrym stanie, służył nam jak najdłużej. Są różne sposoby na to, aby zabezpieczyć auto przed korozją. Popularny i znany ze starych czasów Bitex, czy też mniej popularny, ale też w sumie wiekowy Rastczek. Czym różni się Rastczek od starych systemów zabezpieczania antykorozyjnego? Do Rastczeka samochód nie musi być idealnie czysty, więc Bitex ewentualnie można kłaść albo tego typu zabezpieczenia przy samochodach nowych. Ewentualnie, no nie wiem, tam miesiąc czy coś, żeby nie były brudne profile, no bo nie da się tego wyczyścić, trzeba by było je pociąć na kawałki. Jasne. A Rastczek można kłaść w dowolnych samochodach. Mogą być to samochody stare, 10-letnie, 15-letnie. Nie przeszkadza mu to, powiedzmy, ten brud, prawda? Tego nie da się tak idealnie, tak jak mówię, wyczyścić, czy powietrzem, czy tym. Zawsze będzie ta powłoka brudna. Bitex i te inne materiały, które jest ze starej technologii tak zwanej, no możemy tak nazwać, po pewnym czasie się utwardzają, kruszą się. Czy to samo dzieje się z Rastczekiem? Nie, z Rastczekiem to się nie dzieje, ponieważ to jest w formie oleistej, tak jak mówię, i to się wiąże z fabrycznym zabezpieczeniem. Powoduje to, żeby po prostu woda nie przenikała do blachy. Wybiera wilgoć, ogólnie rzecz biorąc. Kiedy to zrobić, tak? Kiedy zrobić to najlepiej, tak? Czy jak już są pojawi się rdza, czy wcześniej? Są samochody gorsze, które szybciej wymagają tego zabiegu i są samochody lepsze. Ja uważam, że jeżeli ktoś ma nowy samochód, no to powiedzmy w pierwszych 2 latach nie ma takiej potrzeby. Można to zrobić później, można to zrobić właśnie tam w 3 roku. Czy tam powiedzmy maksymalnie w 4. Jeśli już zrobimy, to potem po jakim okresie warto pojawić się w warsztacie, żeby sprawdzić? Co 2 lata, jeżeli będzie w miarę świeżo to zrobione, czyli tak po 3 latach od nowości samochodu, to tak co 2 lata. Dlatego, że tak jak pan nadmienił, Bitex się utwardza i tak samo Rastczek się wypłukuje, więc generalnie to chodzi o to, żeby po prostu uzupełnić tą powłokę. Jaki jest koszt takiej usługi? No to też jest sprawa indywidualna, zależy od wielkości samochodu. Mniej więcej samochód, powiedzmy taki klasy kompakt, no to jest około 450 zł. No oczywiście terenówki będą zupełnie droższe, bo więcej materiału. To zależy właśnie głównie od materiału, czyli od powierzchni, którą Jasne. Czyli jednak lepiej zapobiegać, niż potem leczyć. No, dokładnie.